Cześć, jestem Aguś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam was w grze Drow Stickman Epic 2 Powstrzymać Zio. I tym będziemy się dzisiaj zajmować. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę. My dążymy do tego, żeby powstrzymać Zio, bo Zio trzeba powstrzymać. To jest coś, co trzeba powiedzieć. No i trzeba to oczywiście zrobić. Zaczynamy sobie czwarty rozdział, już bez przeciągania. I jest to miasto w potrzebie. Będziemy pomagać mieszkańcom miasta. Wyjątkowo kolorowo w tym mieście, powiem szczerze. Ej, ptaszku, poczekaj, bo ja potrzebuję tego. Okej, okay. Daleko nie poleciał. Mamy go na oku. Widzimy, gdzie wylądował. Ja potrzebuję tej kartki. To jest cel mojej podróży prawdopodobnie, jeśli chodzi o ten poziom. Ale oczywiście mamy jeszcze kilka innych zadań po drodze. Prawdopodobnie będziemy musieli się zmierzyć z różnymi zadaniami. Widzę, że tutaj jest rzeka. Rzeka tego dziwnego atramentu. Spróbujmy tam się dostać, bo tu jest coś, co mnie troszeczkę interesuje, intryguje. A, nie mogę. Może powinnam mieć jakiś dodatkowy ołówek, ale tu jest coś, co jest bardzo interesujące, jakaś dziwna kostka. No dobra, spróbujmy zobaczyć, o co chodzi z miastem w potrzebie. Ona chce chyba węgiel. Ale ja nigdzie nie widziałam węgla. Dobra, tam na dole była jeszcze jedna postać, która chciałaby pozbyć się... Aha, że ja jestem bohaterem, tak? I teraz musimy napełnić wodą garnek. Okej. Okay. Coś wymyślimy, a on chce z kolei, żeby podpalić ten garnek. Tylko nie za dużo ode mnie tutaj życzycie. O, tu jest ciasto! Nie mogę niestety go zabrać. Ja bardzo bym chciała wam pomóc, ale mam własne problemy, z którymi się teraz borykam. Chciałabym też mieć tutaj pewne zadania. Okej, okay, tutaj mamy farmera, który też potrzebuje deszczu. Twoje uprawy wyglądają całkiem dobrze i wyglądają naprawdę zdrowo. Nie wiem, czy potrzebują więcej deszczu. O, tu są krzaki! Mały krzaczek potrzebuje pomocy, jak mam ci pomóc, mały krzaczku? O nie, duży krzak się mną zainteresował, ty chcesz ryby? Dobra, tylko ja wiesz, muszę znaleźć jakiś sposób, jak odkryć sposób na deszcz. Ona chce baterię. Wszyscy do mnie czegoś chcą, a ja chcę nowy ołówek. Muszę zdobyć baterię, tylko czy gdzieś tutaj była bateria? Tutaj są skały. O, tu jest ołówek! Tylko teraz tak, żeby pozbyć się tego miejsca tutaj, potrzebujemy osuszyć tę przestrzeń, dobra? I teraz mam deszczowy ołówek, mogę w końcu zrobić to, na czym mi tak bardzo zależy. Tam w ogóle jest dynamit, którego chyba nie mogę za bardzo jeszcze rozładować, ale zacznijmy od tego, że napełnimy garnek deszczem. Czy tak powinna zachowywać się chmura? Zdecydowanie działa, to jest najważniejsze. W takim razie mamy pierwsze zadanie wykonane. Bardzo sprawnie poszło. Czy coś jeszcze o tutaj ode mnie chcesz? Chyba nie, chyba nic więcej. Tutaj ty, gościu, też chciałeś deszcz, więc w sumie pomogę ci, narysuję ci piękną deszczową chmurę. I wszystkie rośliny teraz ładnie powyrastały. Dokładnie tak jak chciałeś, możesz je teraz zebrać. O, i czekajcie, on je niesie. A, będziemy gotować zupę! Ale ten ptak to będzie jeść tą zupę, a nie lądować jako... Nieważne, nieważne. Tam już jakiś bulion się zrobił, roślinny, bardzo wspaniała zupa. Teraz tylko przydałby się jeszcze ogień. A, czekajcie, bo tutaj jeszcze jest jedno drzewo, które być może byłabym w stanie podlać, żeby urosło? Nie wiem, czy tak to zadziała. Gość wcześniej miał konewkę i podlewał. Udało się! A! To ta dziwna sześcienna kostka to było miejsce, w którym ty możesz wykopać węgiel? Wiesz co, może ci pomogę, będzie szybciej? A, i dobra, teraz wszystko nabiera sensu. Tam pojawił się w ogóle puzelek. Teraz wszystko nabiera sensu, bo teraz mamy ogień, więc wszystkim jednocześnie prawie, bo nie mam jeszcze baterii. Pomogłam większości tutaj mieszkańców i teraz ptak powinien mi oddać... No, już się pali! Zobacz, tutaj się pali specjalnie dla ciebie. Nie wiem tylko, czy to coś mu da. Dobra, idziemy na poszukiwania baterii, bo tutaj jeszcze jest bateria, która mnie troszeczkę interesuje. Interesuje mnie też ten puzzle, do którego niestety nie mogę się dostać. Może jak pójdziemy wyżej, to znajdziemy jakieś przejście. Przydałby mi się na przykład ognisty ołówek, o nie! Czy ja mogę was rozwalić kill-offem? Nie mogę! Mogę co najwyżej uciekać. Teraz już nie ma odwrotu. Tutaj przydałby mi się klucz. O, jest serce! Dobra, serce też na pewno się przyda. I czy tutaj na dole
Tu jest jakaś jaskinia i tam coś się w tej jaskini kryje. Czy ja mogę na przykład zrąbać kilofem te drzewa? Przydałby mi się zdecydowanie, przydałby mi się narzędzia w postaci zwyczajnej w świecie siekierki. Ej, tam w ogóle to jest jakiś podrabianiec. Czekajcie, może deszcz jest w stanie ich powstrzymać i zmyć z nich te złe emocje. To nie działa. To nie działa, to zdecydowanie nie działa. W takim razie potrzebujemy tutaj baterii. Albo to nie działa, może musimy dostarczyć te dziwne składniki. Cokolwiek to znaczy. Tutaj jest jakieś wiadro, czekajcie, co się stanie, jeśli napełnimy to wiadro wodą? To wiadro się napełni wodą i czekaj, bo tutaj masz jakieś zwarcie, ale nie wiem, czy widzisz. Tu mamy teraz prąd. Okej. Ja zapomniałam, że ja mogę skorzystać z takich magicznych rzeczy jak ołówek rysujący prąd i teraz możemy robić tutaj słodycze? Trochę dziwny ten cukierek. To jest sekretny składnik do naszej zupy? Okej. Czy to znaczy, że teraz ten ptaszek odda mi... Ej, no zupa już jest gotowa! Oddaj mi ten kawałek papieru! Dobra, to jeszcze nie jest rozwiązanie tego... Aha, bo czekajcie, bo jeszcze ty chciałeś złowić rybę. I teraz jakby usunęłam wodę z tamtej części, gdzie miałam ołówek, to tutaj pojawiły się ryby. Być może ryba była też tam zamknięta razem z ołówkiem. Ciężko powiedzieć. Grunt, że udało ci się złowić ostatni składnik naszej rybnej sól! To ryba... Ryba nie jest tym składnikiem. Dałam się prawie oszukać. I teraz tą rybę wypuścimy jak należy. Dokładnie, okej. Dobra. Czyli mamy nasz gulasz. Ryba specjalnie podzieliła się z nami solą i teraz musi ci smakować już. Bo jak ci nie będzie smakować, to ja już nie wiem, co mamy z tym zrobić. Dobra, mamy gazetę. Jeszcze nie do końca mogę poradzić sobie ze wszystkimi rzeczami na tym etapie. No, ale ograniczają mnie ołówki, które posiadam. W każdym razie jestem gotowa, żeby tymczasowo przejść dalej. Miasto w potrzebie. Problemem było to, że nie byli sobie w stanie poradzić z samodzielnym ugotowaniem zupy. Na szczęście ja potrafię gotować. Nie znalazłam ani żadnego puzzla, chociaż jednego widziałam, ani żadnego kolorka, chociaż też jednego widziałam, ale udało mi się chociaż serce zdobyć. Dobra, lecimy w takim razie od razu do następnej przygody. Być może następna przygoda przyniesie mi jeszcze nowy ołówek, który pozwoli mi poradzić sobie lepiej z problemami. Tutaj chyba spotkamy się z wężami. Wężowe jezioro, dokładnie tak nazywa się ten poziom, więc tak jak przypuszczałam, węże raczej tutaj się pojawią. Świeci słońce, jest noc i w nocy coś wyrosło. A, to wyrosło, okej. I teraz ona się obudziła i to widzi i... No rzeczywiście, jest tutaj, nie mogę tego pociąć moim kilofem, może lepiej nie będę tego podlewała. Co ty mi opowiesz? Tak, przyszła noc, coś wyrosło, wstaje dzień, wychodzę, patrzę, o jest. Dobra, czyli rozumiem, że nic nowego, odkrywczego się już od was tutaj nie dowiem. Pan ogrodnik prawdopodobnie troszeczkę ma uszkodzony ogród. Co ty mi powiesz? Coś oryginalnego? Nie, zupełnie nic oryginalnego, nawet się nie zatrzymuje. Może pani naukowiec gdziekolwiek się skrywa? O, tutaj jesteś! Razem z panem rolnikiem. Dobra, jaki jest pomysł? Musimy polać to... jakiś środek potrzebujemy na chwasty, żeby się tego pozbyć. No dobra. Spróbujemy coś zrobić. Ja jestem po tej stronie, wy składniki być może macie po drugiej stronie. Ja na razie przejdę się wzdłuż krawędzi. Tu jest ołówek. Tylko jak mam wejść tam na górę? I znowu jest to pióro. O, czekajcie. Okej. A więc o to chodziło, czyli ja będę mogła się przemieszać w ten sposób. Dobra. Tylko w tamtym gnieździe chyba nie było ptaka, dlatego może jajeczny ołówek może mi się przydać. Tutaj jest kolejne pióro i kolejne miejsce. Dobra, spróbujmy narysować jajko. Nie pytajcie, tak to jest jajko. Pan kolorek w sumie bardziej. Ale czekajcie, to jajko... Wygląda, jakby się wykluwało, okej. Grunt, że zadziałało. Mamy teraz
możliwość prawdopodobnie przejść na drugą stronę, czyli te ptaki będą mnie transportować od pióra do pióra. Tak to trochę wygląda, no może nie bezpośrednio, ale przynajmniej częściowo. Teraz mogę to rozwalić. O, zasypałam jakieś wejście i teraz być może jestem w stanie przejść tam na dół. Aha, no tak, bo każdy ptak, każde gniazdo wymaga nowego ptaka. Dobra, to niech będzie standardowe jajo. Jajo na twardo, aczkolwiek dalej działa, dalej się z niego wykluł ptak, który mi pomoże. Teraz podróże wydają się być dużo bardziej odległe i dużo więcej jestem w stanie zwiedzić. Jestem teraz pomiędzy. Tutaj mamy to jezioro atramentu, które trochę też przeszkadza. I mamy wagon. Dobra, wagon z drzewem. Zacznijmy od tego, że wyrośniemy sobie tutaj drzewo. Rozumiem chyba, co tutaj się wydarzy. Ten wagon otworzy mi przejście dalej. Ale, żeby tak było, musimy połączyć go odpowiednio z bateriami i włączyć przycisk. Tu jest serce w ogóle. A, okej, okay, ale ono mi się chyba na razie nie przyda. Włączamy i lecimy. Zobaczmy. Może szybciej? Szybciej. O, tu jest puzzle! Wiecie co? To drzewo jest zdecydowanie za małe. Powinno być trochę większe. Spróbujmy je polać. Okej, okay, nie trafiłam. Ciężko jest trafić w drzewo, które jedzie. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj narysujmy chmurę. Może teraz, jak ono tutaj przyjedzie. Tak, urosło! Czyli mogą lokować ten puzzle, ale jednak tego nie zrobiłam. No dobra. Gdybym wiedziała, to bym to zrobiła zdecydowanie wcześniej. Mamy kolejny spawn. Do tego jeszcze wrócimy. O nie, mam kill-off, ale jak ja mam pokonać węże? To nie wygląda dobrze. Nie znalazłam też sposobu na te dziwne krzaczki przerażające, straszne. A czy węże? Czy węże... O-o. Dobra, wiesz co, panie robaczku, nie mam czasu teraz się tobą zajmować. Wrócę do ciebie w innym momencie. Teraz musimy szybko... Okej, uciekł. Szybko poradzić sobie z kolejnym drzewem. Może... No nie, oczywiście nie będzie to wystarczające. Może w ten sposób jestem w stanie mimo wszystko dotrzeć do tego puzzla, który tam był. Mamy serce. Puzzle był chyba jednak po tej stronie tego dziwnej tej rośliny. No, zdecydowanie. Dobra, na razie rozwalamy skały. Tylko, czy jestem w stanie sięgnąć do tej drugiej skały? Tu jest puzzle! Okej. Okay. Powinnam być w stanie przejść tam teraz, ale nie do końca jestem. Nie mam też możliwości zbudowania żadnej tratwy, więc to prawdopodobnie jest zadanie na inny czas. I tak będę musiała tu wrócić po puzzle, którego też wcześniej nie zdobyłam. Dobra, co się stanie, jeśli będziemy zsyłać deszcz na węże? Czy węże boją się wody? No, to chyba są jakieś takie wodne węże i nie do końca się boją wody. Nie mogę też ich zaatakować za bardzo, więc w sumie z tej strony... O, mogę tu pójść! Mogę uciec w dalszą część. To od razu uciekam i tutaj... Aha, to jest wąż, który odciął mi drogę powrotną. Okej, to tam był ogon, to znaczy, że tutaj... Będzie pasz. O nie, czy ja naprawdę będę musiała walczyć z tym wężem dzisiaj? Jo, coś tu zesłał na mnie tutaj, jakieś straszne węże. Gdybym tego wiedziała, w jaki sposób mam z nim walczyć, na pewno byłoby mi łatwiej. Nie mam żadnej broni. Czy mam uciekać? O, może mam uciekać. Chyba rozumiem. Muszę stąd zwiewać. Muszę jak najszybciej stąd zwiewać. Tylko nie mogę, wężu! Okej. Złapał mnie. Tylko jak ja miałam tego uniknąć? Mam wrażenie, że jest z tym jakiś problem, że powinnam widzieć znacznie więcej niż widzę. Ten wąż zdecydowanie zbyt wiele zajmuje części ekranu i raczej nie powinno to tak wyglądać. Zresztą, sami zobaczcie, nie jestem w stanie nigdzie uciec. Zaczęłam grę od nowa, więc w sumie mogę od razu wziąć tego puzelka. I przypomniałam sobie jeden komentarz, który ktoś napisał pod poprzednim odcinkiem. Mianowicie, że to było przypowiadanie przyszłości, że będę miała problem na poziomie w kolejnym odcinku. I tak się rzeczywiście wydarzyło. I ta osoba powiedziała, że Czoklet też miał podobny problem, więc napisałam do Czokleta. Czoklet powiedział mi, jak zaradzić na te problemy i mam nadzieję, że jego rada zadziała. W każdym razie planuję również zdobyć puzzle, który tutaj się kryje. Wystarczy dać trochę większe drzewo i tak. Okej, jeszcze trochę, okej, jestem w stanie tutaj się dostać. Mamy pierwszy element puzzla. I teraz sprawdźmy, czy to, co zrobiłam, zadziała. Czy uda mi się w ten sposób dotrzeć do tego kolejnego poziomu i walczyć z tym wężem tak, żeby widzieć, gdzie mam uciekać.
Przekonajmy się, czy to zadziała. Spróbujmy w tym Nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że jest lepiej. Wcześniej klikałam cały czas na te ołówki. No właśnie, i teraz przynajmniej wiem, co robię. Także wielkie dzięki, Czoklet, za pomoc. I wielkie dzięki osobom, która napisałaś mi komentarz, że Czoklet miał taki problem również. Spróbujmy szybciutko tutaj połączyć... O nie, ta wtyczka idzie w złe miejsce, ale okej, zadziałało. Otwórzmy... Aha, bo ja muszę uciekać. Otwórzmy sobie tą bramę i wiejemy. Powiedzcie, że przygotowaliście już ten dziwny środek. Muszę zmusić go, żeby zjadł te... beczkę z tym dziwnym czymś? Spróbuj to zjeść. Okej, on próbuje mnie atakować. Ale to nie o to chodzi. Co mam robić? Pomóżcie! Okej, zeżar beczkę. Wypadła kartka. Gość po prostu zwiędł. Dzięki, nie ma za co. Ja też dziękuję za pomoc. Udało mi się odblokować ten poziom. Udało mi się zakończyć rozdział 6. Nie udało mi się za to zdobyć kolorków, chociaż widziałam jeden był tam i być może byłabym w stanie go odkryć, ale myślę, że najważniejsze, że udało się pokonać tego wstrętnego węża pomimo problemów technicznych i jakby ktoś również miał problem, a nie wiedział, jak się sobie z tym poradzić, gra po prostu wyświetlała się w zbyt dużej ilości klatek, przez co pojawił się ten błąd graficzny, że nie przesuwało mi tej kamery. Wystarczyło włączyć VSync i zmniejszyć liczbę klatek do 60. Wystarczy, a przy okazji będzie dobrze działało. Także to było rozwiązanie na teraz. I w sumie myślę, że dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i oglądajcie kolejne odcinki, ponieważ będziemy próbować zmierzyć się z Zio. Jeszcze w sumie dzisiaj się z nim nie mierzyłam, ale na pewno musimy go pokonać. Musimy go powstrzymać. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Pa, pa.